Tytuł kursu: sieci i węzły ciepłownicze. Moduł: technologia montażu sieci ciepłowniczych. Temat: armatura pomocnicza. Armatura pomocnicza to pomocnicze elementy sieci niezbędne do jej prawidłowego działania. Do armatury pomocniczej zaliczamy termometry, monometry, odmulniki oraz filtroodmulniki. Do pomiaru temperatury nośnika ciepła wykorzystuje się termometry manometryczne. Termometry montuje się co 2 km na rurociągach magistralnych. Montuje się je także na odgałęzieniach powrotnych o średnicy większej od 150 mm i na przyłączach do zakładów przemysłowych i budynków prywatnych. Do pomiaru ciśnienia stosuje się manometry przeponowe o zakresie większym o 50% od ciśnienia roboczego nośnika ciepła. Instaluje się je co 2 km na przewodach magistralnych zasilających i powrotnych. Manometry montuje się także na rurociągach ciepłowniczych o średnicy powyżej 150 mm. Odmulniki przeznaczone są do zatrzymywania zanieczyszczeń w postaci stałej. Instalowane są na sieciach i węzłach cieplnych przed wymiennikami ciepła i elementami automatyki cieplnej. Filtroodmulniki przeznaczone są do zatrzymywania zanieczyszczeń w postaci stałej unoszonych przez czynnik w sieciach ciepłowniczych, węzłach cieplnych, kotłowniach i instalacjach klimatyzacyjnych. Zastosowanie filtroodmulnika pozwala na prawidłowe działanie automatyki regulacyjnej, aparatury kontrolno-pomiarowej, wymienników ciepła, pomp oraz pozostałych elementów instalacji. Cechami szczególnymi jest odmulenie inercyjne, odmulanie sedymentacyjne, filtracja mechaniczna oraz magnetyczna, separacja powietrza i niewielkie straty ciśnienia. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.